nie ma szans po prostu, żeby my tą bombę już jakoś zatrzymali. No na pewno nie w 8 minut, stary. Trzeba się po prostu, stary, z tym pogodzić. Jest jedna opcja, która może spowodować, że ten wybuch, jeżeli będzie zrobiony z TNT, będzie słabszy. A mianowicie zalać to wodą. Mamy 5 minut, troszkę ponad. To jest idealny czas na to, żeby pójść do swoich domków i zabrać to, co chcemy mieć ze sobą, co nam będzie nam potrzebne do przeżycia. Bo nie, ja nie jestem przygotowany teraz na bycie w nederze. Stary, 10 sekund jest, do końca, stary, jest! Dobra, ja wchodzę, ja wchodzę, ja wchodzę, ja tu nie chcę być. Widzowie, bomba wybuchła w Palionowie. Nie mamy dostępu z powrotem do Palionowa, ponieważ zniszczył nam się portal i jesteśmy na dany moment uwięzieni wraz z Dave'em w nederze. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawienie subskrypcji was nic nie kosztuje, a możecie zostawić, bo myślę, że warto. Myślę, że warto być właśnie w tej ekipie. A ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Dobra, Daveson, mamy problem. Stary, nie jest kolorowo, ja teraz nie wiem, co totalnie zrobić, przecież stary, my... patrz sobie, gdzie jesteśmy. Znaczy, w sumie są kolory, ale nie pod tym względem, stary, po prostu mamy przypał, tak? Mamy stary przypał. Musimy sobie dać sobie jakąś radę, stary. Stary, no nie wiem, jak dla mnie, powiedz, jak dla mnie, stary... masz jakieś drewno? Nie wiem, stary, czekaj, ja pójdę, chodźmy, bo tamte miejsce, gdzie jest ten portal, bo naprawdę, stary, ja... No ale nie dostać... gdzie ten portal? Stary. Ej, stary, to było tam na 100%! Ej, to było, stary, czekaj, tam! Czekaj. Gdzie? Co jest? W którym miejscu? Gdzie to było? No w tym, stary, no przecież stąd wyszliśmy. To jest nawet dziura na ten portal, on znikł całkowicie. Ja walę, tutaj, stary. Tutaj to było. Dobra, poka. Faktycha. Stary, co jest? I teraz to już totalnie teraz nie jest teraz nawet nie ma powrotu, nie ma? Stary. Ja nie wiem, cały portal znikł, nie ma go totalnie. Stary, przecież my teraz tutaj jesteśmy więzieni już na wieki. Ja nie wiem, stary, co my teraz w ogóle zrobimy? A ty nie masz obsydianu, co? Nie mam, stary, skończy wyczas na obsydian w ogóle, stary. Co to jest w ogóle za pytanie? No stary, no nie wiem. Dobra, stary, ja znam tylko jeden sposób, stary, na zdobycie obsydianu w tej sytuacji. To znaczy? Wiesz, jak nazywa się ten sposób? Musimy iść handlować z piglinami, które nam za złoto, którego mam tylko tyle. Okej. Okay. To jest 36 sztabek złota. Za ej, tyle... czaj, że mam też 36 idealnie? Żartujesz. Mam 36 sztabek idealnie. Co? Serio, stary, wow. Idealnie 36 dobra, sztabek. Dobra, to jest jakieś przeznaczenie. Czyli mamy łącznie 72 sztabki. Które nam mogą w jakikolwiek sposób pomóc tutaj na przetrwanie. Jeżeli 72 sztabki nie wystarczą do tego, żeby nam pigliny dały obsydian, to jesteśmy, no, że tak to ujmę, w dupie. No tak, no stary, dobra, że jest koniec wtedy, więc... Stary, ja proponuję, żebyśmy tu pozwiedzali. Czekaj, ja myślę właśnie, w którą stronę iść, bo... Czekaj, tam, nie wiem, czy tam przejdziemy, czekaj, co tu jest, dobra. Może tędy przejdziemy, w tą stronę. Właśnie tędy chyba się tam będzie do... O kurde. O kurde, prawie puściłem shifta i tam zespadłem, dobra. No, ja tu robię, to jest tego skarpa. Robię asasina takiego. Ło, kurde, te killoffy jak kopią to szybko. Dobra, nie, ale to jest sekunda. To jest dobrze. Gdzie my jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Wejdźmy tu do góry, stary, dobra, wiesz? Dobra. Już chodzę, okej. Okay. Zapraszam. Rozlogujmy ci wodę, ale niestety nie da się w nederze. Co z tobą? Dobra, musimy stary znaleźć cokolwiek. Albo twierdza, albo bastion. Którą z tych rzeczy. Tylko za bardzo nie wiem, którą. To się najlepiej bastion, nie przemyśleliśmy. Wzięliśmy wiaderka wody? Mam. Przecież tutaj nie rozlejemy wody. O nie, faktycznie. Stary, jak my tego nie przekminiliśmy, ja walę. Ja mam 3 wiaderka w ogóle. Ja też, ja mam 2, ja mam 3, 4. 3 sloty, nie? Ale... Nie. Ale ja to czekaj, w ogóle... zmarnowałem jedno wiaderko, To nam w ogóle tu nic nie będzie rosło. Ej, no! O! To my jesteśmy w takiej kaszanie, chłopie. Mamy... Boże, dobra, my tego nie przemyśleliśmy. Czekaj, podsumujmy, ile mamy jedzenia. Chodź tutaj, czekaj, zróbmy tak. Nie masz drewna żadnego, mówisz, nie? Nie mam. Kurczę, przydałoby się znaleźć to drewno netherowe, może z niego się da zrobić skrzynki. Oby, stary, bo nie mamy nic, dobra. To poczekaj, zanim przeanalizujemy, może po prostu znajdźmy tam to drewno i wsadzimy to do skrzynek wtedy i tak przeanalizujemy, dobra, wiesz? Dobra. Tylko gdzie to może być? Dobra, wydaje mi się, że musimy po prostu w tamtą stronę. Chyba tam, tak. Chociaż gdzieś w drugą stronę mi się wydaje, że też były, ale dobra. Ja robię skok. Brawo. Dzięki. No nie, no ja przecież nic mi to nie zadało, mam, kurczę, zbroję dobrą. Dobra, mi to zadało jedno serduszko, tylko XD. No widzisz. Okej. Dobra, teraz tak. Chodź, tędy, musimy znaleźć, dobra, musimy znaleźć. O nie, stary, tutaj tego nie będzie na pewno chyba. Co ty, stary, gadasz, ale to jest w ogóle jakaś miejscowa. Co to jest zbudowane? Stary, czekaj. Masz patyki, proszę powiedz, że wziąłeś patyki. Nie, po co mnie patyki? Kurde, ale też nie mamy craftingu, dobra. Chodzi o to, że potrzebujemy patyki, bo patrz, są te magmołazy. Masz jakieś siodło?
Nie. Kurde, ja zabrałem siodło, więc to akurat pomyślałem. Nie, to co ty? Ale na czym? To, no na magmołaza siąść i magmołazem podróżować. Ej, dobra, co? To się da tak w ogóle? No. Robimy trika, stary. Ja wyskakuję, nie. Ty mnie popychasz. No dobra, nie? Jak chcesz. To... Nie, no dobra, boję się za bardzo. Dawaj, ale czekaj. Nie, no naprawdę? Ale ty wyskakujesz, ja cię mam tam popchnąć. No. Dobra. Ło kurde, czekaj, jeszcze nie. Ja pierdzielę, bo tak się skoczyłem, że mnie klepniesz. O Boże. Nie, dobra. Nie wiesz co, musisz zrobić, musisz stanąć w tym miejscu. Tak, mhm. Nie? Ja po prostu przejdę przez ciebie, tak jakby, odbiję się od tego schodka i wtedy mnie musisz popchnąć. Tylko, czekaj, dobra. Po co ja tam mam iść? Nie wiem, stary, przygoda. No to nie, to nie ma sensu, jak ja mam tam iść bez powodu. No nie, no jedziesz po tą świnię. Ale i tak jej nie wezmę, bo mam jedno siodło, a nie mam wędki, żeby nią móc podróżować, wiesz? Aha! No, ja potrzebujemy drewno dlatego, to później zrobimy tą akcję tutaj, tylko najpierw potrzebujemy drewno, tylko ja nie wiem, gdzie to drewno znajdziemy w ogóle. Stary, mi się wydaje, że my w tym miejscu go nie znajdziemy. To miejsce wygląda jakby, nie wiem, było to jakieś pustkowie totalne. No to prawda akurat, no ale gdzieś musi to być. Tylko nie wiem, a gdzie. A mi się wydaje, że on będzie najlepiej. Na lewo? Na lewo. Które lewo? Teraz twoje, kopiesz, czy moje? Teraz kopiesz w prawo. Dobra, no to tam, w tamtą stronę mówisz, tak? Mówiłem o lewo, będąc w tej kierunku na płaszczyźnie. Tam. Tam musimy iść. Czekaj, bo nie widzę. Tam. Stronę. Okej, dobra. No to co ja ci mogę powiedzieć, Davidson? Zaufam ci. O kurde, stary, palę się. Padłeś? Nie, no spokojnie, nie w tej zbroi. Stary, co to w ogóle jest za... jest jakiś blok dziwny. Bazalt. Bardzo dziwny, dobra. Tylko nie, tak się nie tak się nie przedostaniemy przez tą lawę. Ja cię walę, stary, no przecież tutaj nic nie ma. Przecież to my mamy robić, stary, no nie masz szans, żeby nie wiem, stary, zrobić. Ale to musimy się chyba cofnąć i pójść w drugą stronę. O kurde, nie tędy. Może tutaj taki skok, to? Nie, tu bym na pewno nie doleciał. A tam gadasz. Ja, mi się wydaje, żebyś doleciał. Tu zaskaczysz? Nie skaczę, ja się boję. Dawaj. No nie. Dawaj jakiś skok. No dawaj. I co jeszcze? Może jeszcze powiesz, dawaj skok! Dla widzów, tak? Dla widzów, bo inaczej to będzie, że nie szanujesz widzów. Nie, no nie mów tak! Dawaj skok! Nie. Chodź. Widzowie, dobra, ale tam nie mamy po co iść teraz, rozumiesz? Gdzie... A, tu jesteś. Lecimy teraz w stronę... Ale triki. Umiesz tak? Czego? No, prosto. Już zbudowałem. Jakbyś miał sam sobie zbudować, to byś pewnie chłopie już pływał w tej lawie. Dobra, pójdźmy w drugą stronę. Pójdźmy w drugą stronę i tam znajdziemy coś, bo... Dobra. Bo, o kurde. Uważaj. O kurde, stary, czekaj, bo... Dobra. Tędy, tu dołem przejdźmy. Idę, czekaj. No czekaj, no. O kurde, ale cię strollowałem, co? Ale sam siebie strollowałem, bo nie wiedziałem, że tam jest, że tam przeżyję. Już się obsrałem, ja już no, prawie krzyk. No, to było takie trochę, ten głos już miał takie, że... Wydałem z siebie niemy krzyk. Wydałem z siebie dźwięk, którego nie chciałem słyszeć. Tak, dobra. Dobra, tu nie nic nie ma! Czekaj, stary, gdzie ty prowadzisz? Kopię się tutaj do góry. No nie wiem, prowadzę gdziekolwiek, stary, no bo my nie mamy nic, żadnego miejsca tutaj normalnego. Szukam gdziekolwiek tych drzew, bo potrzebujemy drewna do tego, żeby cokolwiek w ogóle zrobić. Ja się kopię prosto, stary. Totalnie. Dam znak, jak coś znajdę. Dobra. Gdzie się trochę zostało, pyk. Nie no, stary, to jest tragedia. O! Masz coś? Nie, mam glowstone, jedynie to. Też fajnie. I to nie są... A to też są drzewa chyba. Mogą być czerwone te drzewa? No czerwone są. No to mam je. Kurde, co ty gadasz? Szkarłatny trzon. Da się zrobić crafting, zrobiłem. Okej, dobra. To nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Gdzie ty jesteś? Do takiej dziury musisz iść teraz, leci prosto. Dziury, która idzie prosto. Zaraz do ciebie przyjdę, czego jeszcze idę. Bo to niedaleko w sumie. To taki, wiesz, szybki tunel. Widzę. Dobra, masz? Jestem jakby, idę tym tunelem ciągle. Idziesz mnie? Nie, to nie idziesz tym tunelem. O, to nie idę tym tunelem, dobra, no to bardzo fajnie. Cofnij się. Serio, do miejsca, gdzie byliśmy. Nawet twojego niku nie widzę, wiesz? A ja swój widzę, stój. Stój. A, dobra, tu. Dobra, chodź. Chodź, kapitanie, idziemy prostym tunelem. Dobra. Jest tam wszystko już prawie gotowe, chodź, idziemy tędy. A, tutaj. Działamy, stary. Dobra. Rura.
Tu jest całe drewno, stary. Całe drewienko, wszystko. Składzik cały. Dobra, cały to skład. Wow, prawie że przebieg za daleko. Dobra, mamy no crafting. Dobra, się skupisz, tak? Da się z tego zrobić skrzynki? Nie wiem, nie próbowałem, ale skoro to się crafting, to raczej tak. Na pewno tak. Dawaj. Dobra, da się. Dobra, całe żarcie w takim razie tam wrzuć. Ja wykopię więcej tego drewna i zrobię więcej tych skrzynek, żeby mieć... Że po prostu osiedlmy się w tym miejscu, stary. To jest chyba nawet najlepsze miejsce, jakie możemy... Ja nie przemyślałem tego, to jest całe moje jedzenie, które wziąłem. Żartujesz? Nie. Dobra, no całe szczęście ja się zaopatrzyłem w trochę więcej. No ja, bo ja po prostu miałem w planie to, że po prostu się rozmnoży te rzeczy, no. No ale tutaj nie da rady. No dobra, no ja wiem, w każdym razie zróbmy... chcesz tarczę? Tak. Możesz zrobić jedną tarczę. Dobra. Proszę bardzo, masz tutaj. Dziękuję. Tarczy się nam przyda do walki tutaj z tymi wszystkimi. Dobra, mamy tyle żarcia. To jest bardzo niewiele. Tutaj stawiam kolejne skrzynki, na przykład tu ci postawię twoją. Okay. Aha, a ja nie mam już swojej, dobra, to sobie muszę zrobić. Dobra, muszę ja jeszcze oddałem cały equipment. I, a nie, no miałem, żeby zrobić, kurczę, nie zauważyłem. Dobra, robię sobie tutaj swoją skrzynkę i tu sobie odłożę takie właśnie niepotrzebne rzeczy, które nie potrzebuję teraz mieć przy sobie. No i musimy sobie, stary, jakoś z tym poradzić, kurczę. Mam jeszcze potki na niewidzialność, ale w sumie nie wiem, po co mi one. Teraz się nie przydadzą totalnie te potki. Teraz nie, dobra, to nieważne, stary, to jest chyba idealne miejsce na to, żeby skończyć odcinek dzisiejszy. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jesteśmy uwięzieni w Nederze, co oznacza, że mamy dosyć spory problem. A więc dajcie nam propozycję, jak możemy się stąd wydostać. Na pewno spróbujemy z piglinami, żeby zdobyć od nich obsydian. Może to jest jedyny sposób na to, żeby wrócić z powrotem do normalnego świata. Tymczasem trzymajcie się, pozdro, na razie. Cześć. Opa.